to co, zaczynamy kolejny film z mazowieckich inwestycji. Dzisiaj coś wam powiem o tunelu w Trsinie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam was tutaj, Czesiem Sosz i zapraszam was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji tutaj z nadstacji Teresin Niepokolanów. Jest to nowa inwestycja, która powstaje teraz na Mazowszu i jest realizowana zarówno przez PKP, jak i również przez sam Sochacz po części. Ale dobra, o co tu właściwie chodzi i co tutaj się właściwie dzieje w Teresinie? Chodzi oczywiście o budowę nowego tunelu właśnie w tym miejscu. Owy tunel będzie powstawać na długości ulicy Świętego Maksymiliana Kolbego i ulicy Szymanowskiej. Będzie mieć też połączenie z ulicą Torową, natomiast nie będzie połączenia z ulicą Warszawską. Sam tunel będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku, jak i również część rowerową i część dla pieszych. Układ drogowy w okolicy oczywiście całkowicie będzie przebudowany, wiadomo, jakieś parę nowych drzew też się pojawi i będą też zrobione drogi wewnętrzne z dojazdami do parkingów z jednej i z drugiej strony, jak i również będzie jeszcze jedna droga pomocnicza wybudowana w ramach tej inwestycji. Z jednej ze stron, konkretnie od strony północnej, czyli patrząc teraz na ekranie na dole, będzie jeszcze przejście nad torami, zrobione też właśnie dla pieszych. I w ten sposób będzie można się przedostać nad samym tunelem. Tunel też jest tak w ten sposób realizowany, aby móc pozostawić w przyszłości miejsce na dodatkowe dwa tory dla pociągów, tak aby łącznie właśnie w Teresinie na całej linii kolejowej nr 3 były 4 tory. Więc tutaj tak to jest realizowane, aby w przyszłości można było jeszcze dobudować dodatkowo parę torów. Natomiast jeżeli chodzi o same pociągi, w trakcie budowy ma być tak to realizowane, aby ruch pociągów był utrzymany nawet po jednym torze, jak to aktualnie ma miejsce. Bo aktualnie pociągi tutaj jeżdżą cały czas i dojeżdżają, tylko i wyłącznie jedą po jednym torze. Natomiast później będzie oddany do użytku startor, który jest właśnie teraz zamknięty i ten drugi będzie po prostu zamknięty i ponownie będzie przebudowany. Aktualnie jest to zamknięty tor pierwszy, natomiast później będzie zamknięty tor drugi, no i te pozostałe dwa tory, które mają być w przyszłości wybudowane, to wiadomo, że w przyszłości po prostu będą mogły być zrealizowane. Sama inwestycja już się rozpoczęła, jak widzicie na samym obrazku. Dokładnie prace się tutaj rozpoczęły z samym początkiem prawie że lutego i od tamtego czasu faktycznie prace już tutaj trwają. Inwestycja się zaczęła w 2024 roku, ma się zakończyć w 2026 roku, ale dokładnie kiedy to będziecie po prostu patrzeć na kanale, widząc jak to wszystko powstaje, ewentualnie już tutaj bezpośrednio z placu budowy. Sam koszt całej inwestycji to jest 42 miliony złotych netto. Jest ona częściowo finansowana i przez PKP PLK w kwocie 19,5 miliona na netto i również przez powiat sochaczewski pozostały udział. No i tutaj też jeszcze są brane pod uwagę, żeby wykorzystać tą inwestycję do dostania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Więc tu jeszcze jest to planowane. Natomiast jeszcze z samych elementów co do samego tunelu. Tunel ma 140 metrów długości, no i już powstaje de facto, jak widzicie na załączonym obrazku. Więc faktycznie prace trwają. Dzieje się na budowie. Jeszcze próbuję sobie znaleźć jedną informację, kiedy się faktycznie rozpoczęły się prace. O, 6 lutego. 6 lutego rozpoczęły się pierwsze prace w związku z rozpoczęciem rozbiórki starego przejazdu kolejowego, który jeszcze po części w tym miejscu widzicie. Miałem się tutaj pojawić wcześniej, ale niestety miałem awarię drona, więc musiałem się pojawić teraz dopiero, ale sądzę, że całkiem ładnie to wam wszystko w dzisiejszym filmie jeszcze pokażę. Więc wiemy, co tu się właściwie będzie działo i będzie powstawać, natomiast co się właściwie teraz już dzieje. Aktualnie? No aktualnie możemy zobaczyć faktycznie, że trwają prace zbiórkowe przy starym przejeździe kolejowym. Ulice są całkowicie zamknięte. Nie ma teraz tutaj możliwości przejazdu ani dla pieszych, ani dla towarzystów, ani dla samochodów oczywiście. Jezdnia była aktualnie zdzielana na czas, kiedy faktycznie tutaj się pojawiłem na tej inwestycji. Było to dokładnie 14 lutego, więc równo 10 dni temu. No i co ważne, jak możecie zaobserwować właśnie w tym miejscu, i już właściwie w zakresie torowym przejazdu kolejowego tutaj nie ma. Asfalt był już zdarty z pierwszej warstwy, z tej ścieralnej i kolejne jeszcze jest dopiero tutaj usuwane. No i przy samej
W tym miejscu, jak widzicie po tej drugiej stronie, czyli po stronie północnej, też jeszcze prace właśnie były trwały przy samym usuwaniu właśnie drogi. Natomiast bazylika, która tutaj się znajduje, cały czas ma swój dojazd. Dojazd do parkingu też jest utrzymany. No, oczywiście nie ma dojazdu od strony kolejowej, czyli od pociągów, ale dojście dla pieszych oczywiście jest jakieś tutaj pozostawione, więc tutaj tej sytuacji, że pielgrzymki nie będą miały jak dotrzeć, oczywiście nie ma, bo wiadomo, z czego mimo wszystko najbardziej słynie sam Teresin. Natomiast lecimy sobie dalej w drugą stronę. Zobaczmy sobie jeszcze raz od drugiej strony, jak to wszystko wygląda. Ja na sam koniec wam pokażę dokładnie, jak wygląda zakres inwestycji i projekt, jak to mniej więcej będzie wyglądać, abyście po prostu wiedzieli, bo tutaj dostałem od widzów właśnie projekt tej inwestycji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast z takich faktycznie ważnych elementów to jest to, że po lewej stronie, teraz patrząc od ekranu, nie będzie możliwości przejścia dla pieszych, po prawej będzie ta część pieszo i rowerowa. Z tego co widzę, będzie to rozdzielona część pieszo-rowerowa, ale tylko i wyłącznie w tunelu, poza tunelem już faktycznie będzie de facto ciąg pieszo-rowerowy maksymalnie, co trochę szkoda, ale no cóż, tak to jest zrealizowane po prostu bardziej przyszłościowo, żeby w przyszłości mogły powstać te drogi rowerowe w tej okolicy. Natomiast będzie to tak utrzymane, że po prostu po prawej stronie będzie. Od tej strony torów będzie też właśnie to przejście dla pieszych nad tunelem drogowym, jak i również obok linii kolejowej. No i tak to już będzie właściwie powstawać też od tej strony, czyli znaczy od tej drugiej strony będą jeszcze inne elementy zrealizowane w postaci dróg dojazdowych do właśnie do parkingu. No i tam jeszcze do jednej ulicy, która się znajduje obok. No, dużym minusem jest na pewno to, że sama ulica Warszawska nie będzie mieć aktualnie połączenia z właśnie nowym przejazdem kolejowym, czy z nowym właśnie przejazdem w formie tunelu. No niestety tak to zostało zrealizowane. Jest to po części tego, że to byłoby po trasie jednego budynków. I nie dało się tego zrobić, biorąc pod uwagę, że sam tunel bardzo szybko musi się zagłębić. Więc no i tak myślę, że to im się udało całkowicie w ogóle w tym miejscu zrealizować. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z Teresina, z budowy tego tunelu, pojawi się za 2 miesiące, a teraz zgodnie z obietnicą macie projekcik, jak ta cała inwestycja będzie wyglądać i postępować, abyście po prostu wiedzieli, co tu się faktycznie będzie działo, więc proszę bardzo, tak to będzie wyglądać, taki będzie nowy tunel. No i na sam koniec zobaczmy sobie samą stację, 2 perony, 3 krawędzie peronowe, nowy dworzec w Teresinie, tutaj się oczywiście znajduje Teresin Niepokalanów, no i tam dalej za chwilę zobaczycie na ujęciach z drona już jadący pociąg na tą stację i to jest bardzo śmieszny element, bo ja znajduję się teraz tutaj na peronie nagrywając ten odcinek, natomiast tam dalej możecie zobaczyć faktycznie jadący pociąg, który jest moim pociągiem, do którego ja muszę wsiąść. Jak zawsze zachęcam was też również do zostania patronami Awiznosza i to był pierwszy film nagrany nowym dronem Air 3. Cześć!